Witam, mam na imię Przemek i jest mi bardzo miło, że słuchasz tego podcastu. Co tydzień omawiam w nim występy polskich piłkarzy oraz piłkarek grających na Wyspach Brytyjskich. Codzienne informacje na ten temat znajdziesz na moich kontach na Twitterze lub Facebooku pod nazwą scouci.uk. Dzisiaj jest 25 stycznia, zaczynamy od newsów transferowych. Łukasz Bejger nie jest już zawodnikiem Manchester United. 19-letni obrońca na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się do Śląska Wrocław. Bejger był zawodnikiem United do lipca 2018 roku. Grał regularnie w zespole do lat 18, a ostatnio był rezerwowym w U23. Także do Śląska Wrocław trafiła Wiktoria Kiszkis, czyli jedna z najbardziej utalentowanych polskich piłkarek. 17-letnia napastniczka West Ham United będzie grać w Ekstralidze Kobiet do końca tego sezonu. Przechodzimy teraz do najważniejszych informacji z ostatniego tygodnia, w którym zdecydowanie najwięcej mówiło się o Krystianie Biliku. Rozegrał on w środę świetne spotkanie przeciwko Bournemouth. Derby County wygrało 1-0, a polski pomocnik zdobył zwycięską bramkę, gdy umieścił piłkę w siatce, wykorzystując się sprytem w porukalnym rywala. Bielik kolejny raz w tym sezonie został wybrany najlepszym zawodnikiem spotkania. Natomiast w sobotę Barany pokonały Queen's Park Rangers 1-0. Oba spotkania do udanych może zaliczyć także Kamil Jóźwiak, który dwukrotnie wychodził w pierwszym składzie i był ściągany z boiska tuż przed końcowym gwizdkiem sędziego. Bielik rozegrał całe mecze. Należy także wyróżnić Maksymiliana Stryjka. Jego Livingston awansowało do finału Pucharu Ligi po wygranej z St. Mirren 1-0. Dla polskiego bramkarza to było już 8 czyste konto w 17 rozegranych przez niego meczach w tym sezonie. Jakub Moder od momentu transferu z Lecha Poznań pierwszy raz był w kadrze meczowej Brighton. Były zawodnik Kolejorza przesiedział całe spotkanie z Blackpool w FA Cup na ławce rezerwowych. Moder dostał w Brighton numer 15, a jego nowa drużyna po wygranej 2-1 awansowała do kolejnej rundy. W minionym tygodniu dwa mecze w Pucharze Anglii rozegrał Jan Bednarek. Środkowy obrońca Southampton spisał się bardzo dobrze w spotkaniu z Arsenalem wygranym przez Świętych 1-0. W czwartej rundzie najstarszych rozgrywek na świecie zagrało przeciwko sobie dwóch Polaków. Z boiska zadowolony schodził Michał Helik, ponieważ jego Barnsley pokonało Norwich City 1-0. Przemysław Płacheta był bliski zdobycia bramki, ale piłka po jego strzale odbiła się od poprzeczki. Obaj Polacy rozegrali po 90 minut. Do kolejnej rundy awansował także West Ham United, który wygrał z Doncaster Rovers 4-0. Łukasz Fabiański został zmieniony w 83 minucie, aby dać szansę debiutu Nathanowi Trottowi. Natomiast w dalszej rywalizacji odpadło Millwall po przegranej z Bristol City 0-3. Bartosz Białkowski tym razem był rezerwowym. Większość spotkań czwartej rundy FA Cup odbyło się w sobotę 23 stycznia. Wracamy teraz do Premier League, gdzie we wtorek zagrało przeciwko sobie dwóch Polaków. Kamil Grosicki w drugim meczu z rzędu wyszedł w pierwszym składzie West Bromwich Albion. 32-letni skrzydłowy zaliczył asystę przy golu Mateusza Pereiry na 1-1, ale ostatecznie to Łukasz Fabiański cieszył się ze zwycięstwa, ponieważ jego drużyna wygrała 2-1. Na koniec raportu czas na ligi młodzieżowe. Miejsca w pierwszym składzie Leicester City U23 nie oddaje Jakub Stolarczyk, który rozegrał dzisiaj 90 minut z Evertonem. Natomiast Kacper Kuryłowicz w piątek był rezerwowym Tottenhamu w Premier League 2. Z kolei w U18 Premier League odbyło się tylko 5 meczów. Hubert Graczyk wszedł na boisko w przerwie spotkania z Tottenhamem. Polski bramkarz zachował czyste konto, a Arsenal wygrał 4-1. Natomiast Maximilian Boruc był rezerwowym West Bromwich Albion w meczu z Reading. The Baggies wygrali 5-1. To wszystko w tym tygodniu. Zapraszam serdecznie do obserwowania mojego profilu na Twitterze oraz Facebooku, gdzie codziennie publikowane są najnowsze informacje na temat futbolu na Wyspach Brytyjskich. Linki znajdują się w notatkach. Zapraszam do odsłuchania następnego odcinka, który zostanie opublikowany za tydzień. Do usłyszenia.